30 kwietnia, Iwona Domagała, zapraszam Państwa serdecznie na przegląd tygodnia. Bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Każdy z nas chce żyć nie obawiając się o swoje zdrowie czy nawet życie. Właśnie temu zagadnieniu była poświęcona kolejna sesja Rady Miasta w dniu 26 kwietnia. Przedstawiciele policji, prokuratury, sądu, straży pożarnej i straży miejskiej zapewniali podczas kwietniowej sesji Rady Miasta, że ich służby robią wszystko, aby mieszkańcom Jastrzębia zapewnić bezpieczeństwo. Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji poinformował, że wykrywalność niektórych przestępstw w naszym mieście jest wyższa niż tzw. średniowojewódzka. Zastępca komendanta Straży Miejskiej mówił o działaniach profilaktycznych prowadzonych przez tą jednostkę. Szefowie prokuratury i sądu przedstawili specyfikę pracy instytucji przez siebie kierowanych, a komendant Państwowej Straży Pożarnej mówił, że jednostka ta dawno przestała już tylko gasić pożary i jest specjalistyczną formą ratowniczą. Przewodniczący Rady Miasta Tadeusz Sławik uznał sesję za udaną i potrzebną. Bezpieczeństwo jest na poziomie całkiem dobrym. Problemy są, problemy pojawiają się, istnieje duża dynamika. Odmiennego zdania jest radny Janusz Tarasiewicz, który uznał, że dzisiejsza sesja w moim przekonaniu niewiele wniosła do rzeczy. Pochwalono się tradycyjnie statystykami i na tym się praktycznie skończyło. Ocena tego, jaki jest faktyczny stan bezpieczeństwa w Jastrzębiu, należy do mieszkańców, którzy borykają się z problemami życia codziennego i muszą stawiać im czoło. Zapewne każdy z nich ma swoje zdanie na ten temat. 24 kwietnia był dla tysięcy gimnazjalistów z całego kraju pierwszym dniem zmagań z egzaminem gimnazjalnym. Właśnie we wtorek o godzinie 9 uczniowie kończący szkołę gimnazjalną przystąpili do kolejnego w swoim życiu, ale jakże ważnego testu. Nie inaczej było w Jastrzębiu Zdroju. Na ulicach w godzinach rannych można było zauważyć setki uczniów, ubranych w odświętne stroje, zaciskających w ręku długopis i czytających ostatnie notatki. Tak właśnie wyglądały chwile przed rozpoczęciem egzaminu w Zespole Szkół nr 3 w Jastrzębiu Zdroju. Tegoroczny egzamin jest inny od znanych do tej pory testów gimnazjalnych. Po raz pierwszy bowiem egzamin ten toczył się w dwóch turach. Opowiadała o nim Wioletta Brzykcy, dyrektor Zespołu Szkół nr 3. Część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza mają w całości zmienioną formułę. Każdy z tych egzaminów składa się z dwóch części. Dzisiaj gimnazjaliści piszą część humanistyczną. W pierwszej części historię i wiedzę o społeczeństwie, potem test z języka polskiego po przerwie. Nie było wcześniej przerwy w trakcie egzaminu. Od tego roku taką przerwę mamy. Jutro będzie część matematyczno-przyrodnicza, w pierwszej części przedmioty przyrodnicze, w drugiej części po przerwie matematyka. Jeżeli chodzi o język obcy, zmieniła się też formuła, dlatego że od ten rocznik, który w tym roku zdaje egzamin, jest pierwszym rocznikiem, który miał w gimnazjum dwa języki obowiązkowe. Na egzaminie gimnazjalnym można zdawać język obowiązkowy, więc w tym momencie uczniowie mieli prawo wyboru. Czy wybierają ten wiodący, w naszym przypadku angielski, czy ten język, którego uczyli się jako drugiego. Jeżeli wybierają ten wiodący, piszą go na dwóch poziomach obowiązkowo. Na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym, również z przerwą w trakcie między jednym a drugim poziomem. Jeżeli wybierają ten drugi język, którego uczą się od podstaw w gimnazjum, mogą go zdawać na poziomie tylko podstawowym, ale mogą również na poziomie podstawowym i rozszerzonym. I w naszym przypadku są uczniowie, którzy wybrali ten język drugi również na dwóch poziomach. Czy uczniowie poradzą sobie z nową formą egzaminu? Okaże się, kiedy napłyną wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Jaworzna. Redakcja Jasnetu trzyma kciuki za powodzenie wszystkich gimnazjalistów. Targi pracy. Każdy, kto chciał znaleźć albo zamienić swoją dotychczasową pracę, miał ku temu niepowtarzalną okazję w środę 25 kwietnia w hali Omega. Niestety z efektami tych zmagań bywało różnie. Z przeprowadzonych przez nasz portal rozmów z obecnymi na targach pracodawcami i pracownikami wynika, że często oczekiwania tych grup rozmijają się. W efekcie zarówno jedni, jak i drudzy skazani są na przypadek, który nie jest najlepszym doradcą w takich sytuacjach. Pracodawcy narzekali na jakość kształcenia w polskich szkołach, brak doświadczenia czy po prostu praktycznych umiejętności ustarających się o pracę, jak chociażby reprezentujący jedno z biur rachunkowych Michał Świerkosz. To znaczy powiem tak, jest dużo osób z wykształceniem księgowym, natomiast konkretnie na to stanowisko poszukujemy osoby z doświadczeniem w zakresie ksiąg rachunkowych i tutaj powiedzmy od tej strony ciężko jest znaleźć osobę,
wśród uczestników targów, która spełniałaby te wymagania. Jego zdaniem rozdźwięk między teorią a praktyką w przypadku absolwentów szkół ekonomicznych to, mówiąc delikatnie, istotny mankament. Sama wiedza teoretyczna w dzisiejszych czasach nie wystarcza do podjęcia się wykonywania usług w dziedzinie rachunkowości. Po pierwsze, konieczna jest znajomość programów do obsługi księgowej. Po drugie, znajomość nieustannie zmieniających się przepisów. Osoby bezrobotne ubolewały z kolei, że oferta ze strony pracodawców była dość uboga i tak naprawdę nastawiona głównie na pracę w szeroko rozumianym przemyśle górniczym. Pan Jan, uczestnik targów, tak tłumaczył swoją obecność w hali Omega. No, zainteresowałem się tymi targami dlatego, że mam syna, który będzie zdawał maturę i jest jakby to skazany na poszukiwanie jakiejś pracy. W związku z tym zacząłem się interesować tutaj tymi ofertami. Stąd moje zainteresowanie. Tak jak się zdążyłem zorientować, to te oferty oscylują około 1000 po prostu proponowanych zarobkach około 1500 zł, większość, nie? Także, że no, to jest taka podstawa, no ale od czegoś trzeba zaczynać, nie? Środowe targi pracy przyciągnęły m.in. przedstawiciele pośredniaków z sąsiednich miast, firm pośrednictwa pracy, ale także instytucji finansowych, lokali gastronomicznych i agencji ochroniarskich. Policja to poważna instytucja, z którą nie ma żartów. Jednak 24 kwietnia podczas spotkania z policjantami panowała zupełnie inna, wesoła atmosfera. Mogło się o tym przekonać kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta, którzy przybyli na spotkanie w ramach ogólnopolskiego programu prewencyjnego Bezpiecznie chce się żyć. W kinie Centrum przeprowadzona była akcja mająca na celu uświadomienie użytkowników ruchu drogowego, że na drodze powinien uważać każdy, zarówno kierowca, jak i pieszy. Prelegenci zobrazowali swój występ wykresami oraz drastycznymi filmikami, które niestety przedstawiały rzeczywiste, a nie zmontowane wydarzenia. Jednak mimo poważnej tematyki, spotkanie organizowane przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Wydział Ruchu Drogowego KWP w Katowicach przebiegało w przyjemnej, a czasami wesołej atmosferze. Wydaje mi się, że połączenie z jednej strony bardzo poważnych rzeczy, czyli zagrożeń skierowanych na bezpieczeństwo życia i zdrowia, połączone z występem artystycznym, wydaje mi się, że jest to coś, co społeczeństwo jest w stanie zachęcić do udziału w takich seminariach. Elementem jakimś takim łączącym jest to, że tutaj dbamy o bezpieczeństwo ludzi, a przy okazji, jeżeli osoba przychodzi na takie spotkanie i ma możliwość nieco się rozweselić, może spojrzeć na świat trochę przez różowe okulary, to też dobrze. Mamy też nadzieję, że ten pierwszy element składowy, którym jest właśnie prolekcja związana z bezpieczeństwem, też na jakiś czas utkwi w pamięci. No i często pokazane filmy, tak jak dzisiaj, realne z życia wzięte, pokazujące tragiczne w skutkach zdarzenia drogowe, też spowodują refleksję, no i odpalenie tego właściwego rozsądku na drodze. Po refleksjach przyszedł czas na konkurs. Po wyłonieniu 4 ochotników dokładnie sprawdzono ich wiedzę ze znajomości kodeksu drogowego. Funkcjonariusze zapowiedzieli jednak odrobinę przestraszonym uczestnikom, że mają się nie obawiać, prawa jazdy im nikt nie zabierze. Po kilkunastu minutach okazało się, że największą znajomością przepisów drogowych wykazał się pan Krzysztof, który w nagrodę otrzymał płytę DVD z występem kabaretu skeczów męczących. Dlaczego akurat taki wybór? Ponieważ główną atrakcją popołudnia był właśnie występ kabaretu skeczów męczących, którego członkowie do łez rozbawili jeszczęcką publiczność. Coraz cieplejsze dni nie pomagają w wytężonej nauce. Każdy z uczniów myśli teraz tylko o tym, aby posiedzieć na słońcu i marzyć o przysłowiowych niebieskich migdałach i zbliżających się wakacjach. Jednak jak się okazuje, nie wszyscy. Młodzież z zespołu szkół nr 3 pamiętała, że kwiecień to szczególny miesiąc i postanowiła to uczcić. Z jakiego powodu uczniowie z zespołu szkół nr 3 nie poddali się słonecznej pogodzie i postanowili przygotować specjalną akademię? Z okazji kwietnia, miesiąca pamięci narodowej, który poświęciliśmy tym razem, w tym cyklu, w tym roku, w 2012, zsyłką na Syberię. Uczniowie zaprezentowali się nie tylko przed kolegami ze szkolnej ławy, ale również przed głównymi bohaterami zsyłek na Sybir. To właśnie dla nich śpiewali piękne pieśni, przedstawiali krótkie inscenizacje teatralne, czy przekazywali zgromadzonym zatrważające fakty dotyczące ludzi zesłanych na Sybir. Jak się okazuje, młodzież chętnie uczestniczy w tego typu przedsięwzięciach. Młodzież lubi zaistnieć na forum innych kolegów, koleżanek.
chętnie uczestniczy w tego typu spotkaniach, pogłębia przez to swoją wiedzę historyczną, również pogłębia swoje rozeznanie, czy w mieście, w którym mieszkają, są ludzie, którzy pamiętają jeszcze epizody z poprzednich lat, tej dawnej historii, sprzed II wojny światowej, po II wojnie światowej, czy z okresu działalności Solidarności. Akademia, która odbyła się 27 kwietnia w zespole szkół nr 3, pokazała, że faktycznie młodzież z tej placówki chce pamiętać o wydarzeniach, które na stałe wpisały się w karty historii naszego kraju. Sala Kina Centrum została opanowana przez roztańczone przedszkolaki. Przez kilka godzin na scenie można było podziwiać przepiękne stroje, ciekawe choreografie i roześmiane buzie małych tancerzy. Wszystko za sprawą 6. Regionalnego Przeglądu Tanecznego Roztańczone Przedszkole, zorganizowanego przez Publiczne Przedszkole nr 26 w Jastrzębiu-Zdroju. Podczas rywalizacji o tytuł najlepszej grupy tanecznej dzieci startowały w dwóch kategoriach. Pierwszą z nich było show dance, gdzie maluchy, przygotowane przez swoje opiekunki, miały okazję wykazać się nie tylko talentem tanecznym, ale również aktorskim, ponieważ niektóre występy łączyły w sobie zarówno elementy tańca, muzyki, jak również przedstawienia teatralnego. W tej kategorii wystąpiły dzieci z 10 przedszkoli. Kolejną kategorią był street dance, gdzie swoich podopiecznych wystawiło aż 18 placówek. Podczas środowej gali zjechały się dzieciaki z całego regionu. Tancerze ze Świerklan, Żor, Mikołowa, Ornontowic, Łazisk, Czerwionki Leszczyny oraz oczywiście Jastrzębia. Wszyscy zostali poddani ocenie jury, które oceniało... Przede wszystkim taniec, tak? Dobór muzyki, dobór kostiumów i całość, jako show. Podczas gali, która miała miejsce w środę 25 kwietnia, można było zobaczyć nie tylko jak dzieci walczą o zwycięstwo, ale również jak dzielnie kibicują swoim kolegom i koleżankom. Te wszystkie elementy złożyły się na to, że impreza była bardzo udana. Spokojnie można więc stwierdzić, że wszystkie dzieci były zwycięzcami. Pokazały bowiem, że potrafią zarówno ciężko pracować, jak i jednocześnie świetnie się bawić. Tęskne, rzewne pieśni o miłości, skoczne, rytmiczne nuty, które każdy powinien znać, kto kiedykolwiek miał do czynienia z językiem rosyjskim. Takie elementy dominowały w sołectwie Bzie. Mieszkanki postanowiły uatrakcyjnić tam życie kulturalne i zaprosiły do siebie znanego rosyjskiego artystę. Gościem specjalnym spotkania był Aleksander Maceraddi. Na stronie internetowej artysty czytamy: obdarzony niezwykłym ciepłym, ujmującym głosem, z niezrównanym mistrzostwem przekazuje słuchaczom cząstkę rosyjskiej duszy. Faktycznie można było zauważyć, że zaproszony gość działał bardzo pozytywnie na obecne panie. Po krótkiej chwili skrępowania atmosfera się rozluźniła i kobiety zaczęły się doskonale bawić. Przeprowadzono swoisty koncert życzeń, podczas którego panie mogły wybrać swoją ulubioną rosyjską piosenkę, która natychmiast była odśpiewana przez gościa czwartkowego wieczoru. Z czasem zaczęły się również tańce i tutaj paniom absolutnie nie przeszkadzał brak partnerów. Czwartkowe spotkanie to inicjatywa lokalna zorganizowana przez 3 mieszkanki sołectwa Bzia. Organizując tego typu spotkania, chcą one pokazać, że na Bziu również dzieją się ciekawe rzeczy. Spotkanie tym razem zorganizowane tylko dla pań nie jest pierwszą tego typu inicjatywą i z pewnością nie ostatnią. Jak poinformowali pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2, dyrekcja postanowiła o zmniejszeniu o 1/2 etatu personelu oddziału rehabilitacyjnego część praktyczna. Z dniem 1 maja mają oni otrzymać wypowiedzenie dotychczasowych umów o pracę i przyjąć nowe warunki. Związek Zawodowy Pracowników Szpitala protestuje przeciwko propozycji dyrekcji i już podjął działania w tej sprawie. Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała tytuł Filar Polskiej Gospodarki Województwa Śląskiego przyznawany przez dziennik Puls Biznesu. Ranking wyróżnia firmy stabilne i znacząco wpływające na rozwój regionów, w którym prowadzą działalność, a jednocześnie utożsamiają się z tymi regionami. Burzliwe posiedzenie zarządu osiedla Zdrój odbyło się w środę 25 kwietnia. Dwóch członków zarządu, Grażyna Szczuka i Zdzisław Koń, zażądali odwołania z funkcji przewodniczącego Mariusza Stępnia. Zarzucili mu sprawowania tej funkcji w sposób autorytarny, bez współpracy z pozostałymi członkami zarządu i pomijanie ich podczas podejmowania ważnych decyzji. Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, został uhonorowany prestiżowym wyróżnieniem Manager Award przyznawany przez wydawnictwo Business Magazine Manager.
Nagroda została przyznana za przeprowadzenie w imponującym tempie największego debiutu giełdowego ostatnich lat, jakim było upublicznienie Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Kolejny remont w Parku Zdrojowym. Tym razem odnawiana jest muszla koncertowa. Prace mają się zakończyć 7 maja. 27 kwietnia w Jastrzębie obchodzony był Światowy Dzień Ziemi. Podczas imprezy w hali widowiskowo-sportowej można było wziąć udział w konkursach, oddać elektrośmieci w zamian otrzymując sadzonkę oraz zobaczyć występ wokalistki Mariny. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny przegląd już za tydzień. Od całej redakcji Jasnet życzę Państwu słonecznego weekendu majowego.